reprezentację, jego nieobecność w ostatnim okresie spowodowana kontuzją. Miejmy nadzieję, że doskonałą dyspozycję. No to zobaczmy bowiem pierwsze piłki spotkania Jiří Vrablík, Miłosz Radzin. 23 lata, reprezentant Czech. Bardzo Mesa Jarosław wygrał wówczas z Pawłem Chmielem 3-1 i ten wielki mecz. Faktycznie na razie początek zdecydowanie dla zakładnika Dekor Glasu. Widzimy, że doskonale radzi sobie i z odbiorem, i później w wymianie. No, przepiękne akcje w wykonaniu Vrablíka. Ale teraz już... No, miejmy tą świadomość też dla tego młodego chłopca. Jest to niesamowite przeżycie, tak, że na początku gry gdzieś trochę ta trema powinna się nawet pojawić, tak, na to dzisiejszym trzecim pojedynku finałowego meczu Lodowo i Darton Bogoria Grodzisk Mazowiecki. No dla Jerzego Vrablíka to już kolejny występ w wielkim finale. Piękny beket, kolejny, zobaczcie, napraskuje pewność siebie, może pozbywa się tej tremy i będziemy mieli szansę oglądać go coraz... Mimo tego, że jest rocznikowo kadetem, to jest już potrójnym mistrzem Polski juniorów. Prowadzi Jiří Vrablík, serwuje Miłosz Radzimski. O, doszedł w tej chwili krawędź, nie tylko trafiając w tył, taki na trochę takim wyższym poziomie, trudniejszym poziomie niż normalny. I zdobywa kolejny punkt równania tego seta. Jest, 7-6 tak. Prowadzi Vrablík już. Zawodnik, który ma bardzo trudny serwis z bardzo dużą ilością rotacji. Jakiś właściwy sposób podawania serwu, który będzie trudny dla przeciwnika, a później go doskonalił. I młodego zawodnika Grodziska Mazowieckiego. 9-7 i Jiří Vrablík. 9-8. Zwycięzcą okazałby się Radzimski. Wówczas na pewno by to ustrzeliło tego młodego chłopaka. Po 9. Nie trafił. 9-9 Miłosz Radzimski. A i nie zmieścił się w piłka setowa dla Vrablíka. Ale błyskawicznie. W tempie skończyć tą akcję. Teraz za... Nie spodziewał się, że aż tak dużo dolnej rotacji jest w tym serwie. Wracały na stół. Kolejny serwis dolną rotacją. Czecha z polskim obywatelstwem. Czyli Polaka. I koniec tego pierwszego seta. 13-11. Jiří Vrablík wygrywa. I będzie doskonalił się w roli trenera i miejmy nadzieję, że... 2019, a więc to był ten sezon, kiedy Darton Bogoria 3-0 wygrała Bogoria, a Jiří Vrablík uległ Pawłowi Siruczkowi na koncie Miłosza Radzimskiego. Piękna akcja. Ale teraz jakim sprytem O, serwis Vrablík 3-2 dla Miłosza. Pewnie, fantastycznie. Podaje zawodnik Dekor Glasu Działdowa. Teraz za to. No i tym samym trzeci punkt na koncie Vrablíka. Trener, tak? Osoba, która musiała jakby za umiejętności, no nie podlegają dyskusji. Natomiast Miłosz to inicjatywy, tak? Myślę, że to jeśli ma wygrać Miłosz, to musi atakować lub kontratakować. W tym roku zawodnik Darton Bogoria znów serwis Vrablíka. Odważnie bardzo. Z połowy forehandowej i te ataki w przebiegu tego dzisiejszego meczu grane właśnie w taki sposób dały mu wiele punktów. To wspominałem już na początku gry, kiedy... Spokojnie kontynuować tego seta 8-5. Ależ teraz nie na międzynarodowym poziomie, na ligowym poziomie, no bo ten zawodnik wygrywa. Mocno rotacyjny topspin backhandem. Blisko. Nie trafia Vrablík bardzo. Koniec akcji, natomiast minimalnie poza końcową linię stołu. 11-6 Miłosz Radzimski. 1-1 w sercu. Śmiało, że w przypadku Miłosza, który jakiś czas temu miał pewne problemy, duże problemy z mobilnością, to w tej chwili jest dużo lepiej. Tak, widzę, że wykonuje sporo treningów, pracuje nad tym, aby ściągnąć łopatki, tak aby ta jego sylwetka była jak to, może doprowadziłoby to w którymś momencie do kontuzji, tak? No i to, co powiedziałem jeszcze wcześniej, ta czwarta sfera, którą... ...podejmowania decyzji w stresie. 3-1, Jiří Vrablík na prowadzeniu.
I teraz kolejna dobra akcja Czech. Widzimy, że Czech świadomy, przepraszam, powiedziałem Czech, no czasami się pomylę. Ja też powiedziałem Czech. Tak, proszę się, podczas Mistrzostw Europy w Ostrawie bodajże. W każdym bądź razie Iżyj podjął ryzyko i coraz agresywniej. Do jednego, już 5 punktów przewagi Wrablika nad Redzimskim. Ależ teraz przede wszystkim. I znów ten serwów, zmieniając kierunek Iżyj Wrablik. Więc podania grane szeroko do backendu to są podania z silną dolną rotacją. On jakby chciał wykluczyć. Nie. Iżyj Wrablik wychodzi na prowadzenie. Teraz dobry serwis, ale teraz Iżyj Wrablik! Co? Tenis stołowy w różnych miejscach. Uczyć zawodników, aby nawet te gry kontrolne. Państwa, za moment może być 2-1 w setach dla zawodnika Dekorglasu. Tak też się dzieje, 11-2, a więc 13. Jestem przy stole w barwach Dekorglasu działdowo, bo sam powiedział, że po sezonie odchodzi z Dekor. Tylko on, ale wszystkie osoby z działdowa, tak, które marzą tak na plat, tak, natomiast to się nie udało. Może uda się dzisiaj. Zobaczmy czwartego seta tego pojedynku. Bardzo agresywnie, mamy sporo wymian, mamy sporo mocnych, dobrych, trafnych uderzeń, tak jak w tej chwili, choć tu... Proszę Państwa, drugiej takiej dyscypliny sportu, gdzie piłka przemieszcza się tak szybko, tak? Zawodnicy mają tak... Kendem Iżyj Wrablik nie potrzebuje aż tak często na zmianę ustawienia, tak? Zobaczmy tutaj. Po prostu zmieniać rotację w ataku backendem, tak? Mam wrażenie, że część tych uderzeń to są takie uderzenia z dużą rotacją, tak jak teraz. Teraz dwa bardzo ważne serwisy Miłosza Radzimskiego. No. Miłosz mógł zagrać ten atak już ponad stołem. Natomiast tutaj ta piłka była dłuższa, podobnie jak te. Ryzyko, gra długo i chce doprowadzić do wymiany. No, jeden spóźnił tym blokiem backhandowym. Tak, to prawda. O, i teraz Miłosz. Szybki serw. I silny atak. Zawodnicy, myślę, że dla nich to fajne doświadczenie, uczestniczenie w takim meczu. I za moment drugi serwis. 8-6, nie znalazł. I 6-8. Górny serwis forehand i silny atak. I to troszeczkę... Wrablika jakby deprymowało, on chyba woli, kiedy Miłosz Radzimski gra mocniej, o, tak jak w tym. Dla tego młodego zawodnika, który staje w tak trudnym meczu, ale 9 punkt. I co teraz wymyśli Miłosz Radzimski? Długi serwis, półdługi serwis. To jest jeszcze pewne, mamy remis 9-9. Spokojnie, pusty Radzimski. Topski. 5 set, kto wie. Tak i będzie. Jednak, i tak będzie. 11-9, Miłosz Radzimski. Najlepszy w kraju w tym sezonie. Albo Bogoria po raz ósmy, albo Dekorglas po raz pierwszy. Ojojoj, bardzo... I znowu... Co dobrze zagrał Wrablik. Dał szansę Miłoszowi, ale ten nie trafił idealnie. Teraz świetna wymiana, świetna. Się coraz lepiej w przebiegu tego meczu. Możemy się spodziewać chyba, że te akcje będą coraz dłuższe. Coraz częściej kieruje piłkę w stronę forehandu. Na już w pierwszym tempie. Pamiętajmy, obaj zawodnicy już wykorzystali swoje przerwy na kolejny raz. Znowu wraca. No, myli się Radzimski. Mieliśmy takie pół przeskoku w wykonaniu Miłosza. A nie, spokojnie, 7-1 na prowadzeniu. Myli się teraz wraca. I tak, i stało się inaczej. No, błędy backendu. 3 punkty, ale tak jak mówiliśmy, tenis stołowy jest dyscypliną bardzo, bardzo ciekawą. Piłkę w bardzo szeroki forehand Miłosza. Oj, ale myli się teraz. Kurglasu na ponowne prowadzenie. Tym razem 2-1. Pięknie Iżyj Wrablik, fantastyczny. Przekątny. Niosły mu te uderzenia grane właśnie w tamtą stronę. I będzie w finale może być ponownie bohaterem. Pierwsza piłka
odbić, ale to zawahanie spowodowało błąd. Górny serwis, tak, i teraz może zagrać i to mu pozwala. To mu pozwala wygrać tą grę. A więc jednak Jiří Vrablík 11-7 w piątym secie wygrywa swojego trzeciego seta w całym pojedynku 3-2 i tym samym Dekecki. Wielki Jiří po raz kolejny. Czyli wygrywa doświadczenie, tak? Natomiast myślę, że fajnie, że ten pojedynek był taki.